Struktury, przynajmniej dwóch rot zaobserwowałem, są naruszone, jeżeli chodzi o kwestie najazdu. To znaczy osuwają się krawężniki. To niedużo brakuje, kiedy siądzie nowo położony asfalt, nowe ronda może być po prostu zniszczone. Nie wiem, czy parametry tego ronda są optymalne, czy uwzględniają, bo sądzę, że robią to samochody ciężarowe, bo tak jest trudno po prostu czasami dokonać takiego bezpiecznego skrętu. Być może tak to wygląda, prosiłbym o zweryfikowanie stanu technicznego tych rot, aby wcześniej zapobiec, abyśmy nie dokonali zepsucia tego, co zrobiliśmy. Pamiętajmy, te ronda są na gwarancji 5-letniej, natomiast wstrzymujemy ich naprawę wspólnie z wykonawcą, ponieważ dzisiaj tamtędy idzie cały główny objazd i tranzyt. Nie chcielibyśmy dodatkowo wprowadzać robót drogowych na sam czas objazdu. Ja bym się wypowiedział od strony osoby, która korzysta z tych rąk, ale nie tak jak większość mieszkańców Grudziądza, tylko jako kierowca samochodu ciężarowego. Ja bardzo często samochodem ciężarowym przejeżdżam przez te ronda i one moim zdaniem są po prostu źle zaprojektowane. One nigdy, żadna naprawa nie spowoduje tego, że one będą dobrze wyglądały. Czy ten ruch będzie tam duży, czy będzie mały, to wcześniej czy później te krawężniki tak zostaną rozjechane. Tam trzeba przekonstruować te ronda w ten sposób, żeby najazdy na te ronda i zjazdy z tych rond miały zupełnie inne średnice łuków. Większość rond, znaczy to nie jest tylko przypadłość Grudziądza niestety. Ja może z własnego doświadczenia też powiem, kiedyś jechałem przez obwodnicę Zamościa i w lokalnym radiu słuchałem, świeżutko oddano zresztą obwodnicę Zamościa, w lokalnym radiu słuchałem wypowiedź urzędnika z Zarządu Dróg Miejskich tamtejszego, który powiedział, że ronda są rozjechane z powodu braku kultury kierowców ciężarówek. Tak? Uśmiałem się bardzo mocno tej wypowiedzi. No ale no niestety, ktoś te ronda projektuje na potrzeby aut osobowych. Ciężarówka ma zupełnie inne parametry, zupełnie innych wymaga łuków, skrętów. Nie da się normalnym rondem, w normalny sposób przejechać ciężarówką. Jeszcze są takie miejsca, gdzie dwie... Słucham? Dobrze zaprojektowane. Jeśli jest zaprojektowane pod parametry ciężarowych samochodów, nie ma najmniejszego problemu, bo samochód przejeżdża, nie ma zbyt dużej pochyłości. Ten sam problem mieliśmy w grupie, tak? Gdzie zbyt duża pochyłość była ronda, gdzie samochody ciężarowe się po prostu przewracały na tym rondzie. Myślę, że to do końca jeszcze nie zostało zniwelowane, ten błąd, tam chociaż wielokrotnie było poprawiane. Natomiast na pewno te ronda wymagają przeprojektowania i przerobienia.